Ach ten Andy, ach ten Andy. Ach ten Andy, ach ten Andy. Jestem Andy, numerant jakich mało. Wielki artysta w robieniu kawałów. Jeden mały dowcip i draka, o rany. I całe miasto krzyczy, ach ten Andy. Jestem mistrzem w robieniu dowcipu. Ach ten Andy, ach ten Andy. W kawałach nie przebieram, bo mam artysta numerant. Ach ten Andy, ach ten Andy. Ach ten Andy. Bardzo zły pomysł. Spokojnie, jakoś z tego wyjdę. Być może to był najlepszy z moich dowcipów. No, może nie najlepszy, ale przecież praktyka czyni mistrza. Jeszcze trochę i będę należał do Mensy. Ciekawe, czy dałoby się z tego zrobić plakat. Zastanawiacie się, jak to było? Wszystko zaczęło się od słynnego już incydentu. Krowa i coś na śniadanie. Pomyślałem sobie, że będzie fajnie, jak wpuszczę krowę do stołówki. No i było fajnie, do czasu, aż krowa wzięła się za sałatki. Skąd miałem wiedzieć, że buraczków nie trawi żaden z jej czterech żołądków? Chyba nie muszę już wchodzić w żadne szczegóły. Żeby mnie ukarać za przygodę z krową, dyrektor przydzielił mnie do pomocy ojcu Deniego, panu Piketowi. Mam pracować na pokazie kujonów, czyli wystawie naukowej. Nuda. Miasto jest nudne jak flaki z olejem, a wystawa to nuda do potęgi. Mówię ci, będzie ekstra. Na mnie nie licz. Mówię poważnie, to jest mój najlepszy pomysł. Nie, nic z tego. No ale... Powtarzam ci, nie uniesiesz się w powietrze na tych balonach. Och, czemu nie? Będzie super. Zostanę pierwszym lokalnym aeronautą. Według moich obliczeń, a nie zapominaj, że ubranie też coś waży. Nosisz bokserki czy slipki, nieważne. W każdym razie obliczyłam, że musiałbyś mieć aż 500 balonów normalnych rozmiarów. Och. Aż tak dużo? Nie poddawajmy się. To się musi udać, ja to wiem. I wyjdzie jak z tą krową i buraczkami? To całkiem coś innego. Poczekaj, to coś wymyślę. Hej, chłopaki, co mam zrobić z tym balonem meteorologicznym? No proszę, jest szansa na kawał. O, no. Pomyślałem o tym samym. Prawda, że jest przepiękny? Po prostu spadł mi prosto z nieba. Mógłbym powiedzieć dokładnie to samo, panie Piket. Zadzwonili do mnie ze sklepu z demobilem, że chcą ofiarować stary balon naszej wystawie naukowej na prezentację meteorologiczną. Wiecie, teraz już na pewno wystawa będzie wielkim wydarzeniem. Na pewno się uda. Słuchajcie, nie obrazicie się, jeśli zostawię was przy balonie, a sam pójdę pogadać z gośćmi? No dobra, Denny, teraz odwiąż. Tylko nie puszczaj liny. Mam nadzieję, że będziesz moją kotwicą. Gotowe, ale mam jedno pytanie. Andy? Andy! Co mówiłeś? Nic nie słyszę! Mówiłem... Mówiłem, że wiatr jest dzisiaj bardzo porywisty, nie uważasz? Danielu, co ty robisz? Udajesz Stephena Hawkinsa? Wróciła moda na stepowanie tyłem. Danielu! Co za przeżycie! Czemu wcześniej na to nie wpadłem? Danny, musisz sam spróbować! Cudowna sprawa! Danielu, nie nabierzesz mnie, synu. Znowu to zbroiłeś. Nie, tato, nic nie robię. Naprawdę, wszystko jest pod kontrolą. Teraz lepiej. Wreszcie mogę... Ej, gdzie lina? Danny! Przepraszam, nawaliłem. O, co mnie wierzę? Czy to odlatuje mój piękny balon? Razem z marzeniami odważnego, choć niezbyt rozważnego wizjonera. No dobra, w porządku. Lecę nad ziemią przywiązany do balonu. Tylko bez paniki. Włączam system awaryjny. Poręczny pistolet na kukurydzę. Idealny w tych warunkach. Broń lekka, nietoksyczna. Nieskuteczna. Może trochę soli?
Ej, Andy, uważaj! O, teraz już po mnie! Od tego właśnie zacząłem. Między nami mówiąc, warto byłoby przejść do planu numer 3. Niestety uznałem, że plan awaryjny jest niezawodny, więc nie ma planu numer 3. To znaczy, że się usmażę. Za jakieś 6 sekund walnę prosto w miejską elektrownię, co spowoduje widowiskowe spięcie ze mną w roli głównej. A więc, sami rozumiecie. Ironia losu! To mój największy dowcip w tym mieście, a ja go nie mogę obejrzeć! Wysokość! Muszę nabrać wysokości! Nie mam szans! A może? Mamin synek je lodzili, co? Czy nie ma sprawiedliwości na tym świecie? Dziękuję ci, chłopcze. Jeszcze za nisko. Ready! O, potworny widok. Nie mogę patrzeć. Nie! Jestem za nisko! Nie mogę już nic więcej zdjąć! Zostanę w samych... tych... czas zdjąć spodnie. Na co się tak gapicie? O, tego się nie spodziewałem. Zaraz. Chyba gdzieś widziałam te spodnie. Andy Larkin! Co ty wyprawiasz? Proszę... Proszę zapisać! Zaliczyłem! Co? Jeszcze nie koniec? Siomucho! One mnie atakują? Ha! Wiedziałem, że to kiedyś nastąpi! Inwazja z powietrza! Bierzmy ich, chłopcy! Będą mieli nauczkę! Hej, hej, ostrożnie! Jeszcze mnie strącicie na ziemię! Złapię go! Ty latający chłopcze, ze mną nie wygrasz! Dostanę za to darmowy bilet na samolot? Mam pomysł! Aha! Już cię tu nie ma! Jesteśmy na ekscytującym pokazie modeli latających, którego uczestnicy wzbijają się w wyobraźni hen wysoko ponad ziemię. Panie i panowie, to niesamowite! Tego jeszcze nie było! Intruz z balonem dostał się na pokaz latających modeli i porwał jeden z samolotów. Będziemy na bieżąco relacjonować rozwój wypadków. Budziłem spore zainteresowanie, ale póki nie widać dyrektora, nic mi nie grozi. Trzymam cię, Andy! Nie do wiary! Udało ci się! A czyż byś wątpił? Andy Larkinie, to ci nie ujdzie na sucho. Ktoś chce autograf? Andy Larkin! Wszystko wyjaśnię. Zaraz się wytłumaczę, panie dyrektorze. Ani słowa, Larkin. Przygotowałem już dla ciebie specjalny pokój do odsiadywania kar po lekcjach. Och, niech pan zaczeka, panie dyrektorze. Proszę, Andy Larkin sprowadził widzów na naszą wystawę naukową. I to ilu? Chodźcie, co tam się dzieje? Od wielu lat o tym marzyłem. Moja wystawa naukowa wreszcie odniosła sukces. Jesteś bohaterem nauki. On bohaterem.
Wygląda na to, że twój żart stał u początku ogromnego sukcesu szkolnej wystawy. Powiedz, jak wpadłeś na ten genialny pomysł? Po prostu zrobiłem to, co należało. Nazywam się Andy... Wszyscy razem pracowaliśmy na sukces tej wystawy. Byłem pewien, że nasz wysiłek przyniesie owoce. Dlatego wpadłem na ten pomysł z balonem i modelami samolotów. I to byłoby na tyle. Ale... Bądź cicho, to odłączy wszystkie kary, jasne? Ale ja... Filmują cię, a ty jesteś w samych majtkach. Rzeczywiście. A poznajesz to? Oho.